I Państwa bardzo serdecznie w Bibliotece Pedagogicznej. Spotykamy się dzisiaj na wieczorze autorskim pana doktora Włodzimierza Gąsiewskiego, doktora nauk w zakresie historii, literata, dziennikarza, nauczyciela. Także bardzo miło i serdecznie tutaj witamy i gościmy w naszej czytelni. Wydaje mi się, że też warto jest rozmawiać na tematy związane z historią ziemi lubelskiej, z tego względu, że na naszych, że tak powiem, oczach się dzieje. Dzieje się bardzo dużo. Historia nabiera znaczenia i jakby na ten problem nie patrzył, na pewno historią będziemy zajmować się więcej i bardziej. W związku z tym warto zastanawiać się, jak tą historię pokazywać, w jakich kierunkach, że tak powiem, badać historię, jak pokazywać własny region, własne miasto, powiat, co jest jeszcze ewentualnie do pokazania, co do odkrycia. Bo można się w źródłach doczytać, że na przykład książę Lubomirski na wieży tej obronnej, prawda, w Rzemieniu uwięził 1000 Tatarów. 1000 osób jeńców tatarskich. Nazywano to nawet to miejsce tatarne. Po drugie, mamy kopce tatarskie, prawda, na przykład